zgadzacie się, ale nie jest oprzeć. No to nie trochę, to się tylko spróbuje nic i to jest tylko zaklepane. No, także to jest taki wszystko rozbieramy, jak sobie nowe rzeczy zrobię, przymitowanie to nie jest taka rozcinka. To nie jest spawane, to jest było postawane. To już jest spawane. Przymitowanie. Który się tam jest? Tak, tak. Nie ma się. Taki mały pies zginiony, fajny. Jak tam idzie wyciągnąć? A tu stoi, jak on się daleko.
jesteśmy w złym miejscu. My jesteśmy w złym miejscu. No, tam gdzie twarzy. Na początku przeszywane kaftany, które mówią, że a ponadto zostawiają przez stoje, nie obciera ciało. Na to część narzucone ma stroje kolczu, ale taką kwintesencją pancerza XV-wiecznego są niewątpliwie osłony płytowe. Jak widać, nasi wojownicy tutaj mają osłonięte płytowymi osłonami również nogi, ręce, korpusy, a nade wszystko głowy. Dodatkowo większą obroną pancerza jest osłona wojownika, jest tarcza, na którą przyjmuje się większość ciosów. Widać, walka zakończyła się, co prawda, szczęśliwie dla obydwu wojowników. Nawet pokonany powstał z pola, także poproszę o brawa. Dookoła niego. Czterech wojowników. Widzę, że większy kaliber. To chyba taka mała zemsta za pojedynek przed chwilą. Może jeszcze byśmy tu dorzucili kogoś, bo Piotr jest naprawdę dobrym wojownikiem. Tak, myślę, że... Proszę Państwa, taka walka polega na tym, że jeden wojownik z Bractwa stawia czoło kilku, w tym wypadku pięciu. Myślę, że tutaj większych problemów mieć nie będzie. Czasami są, no to zależy też od dnia. Zobaczymy, jak taki test wygląda. Proszę, wojownicy gotowi? Walka! No dobrze, może dzisiaj akurat to nie jest ten dzień, ale ja tutaj poproszę od razu może kolegę Bolesława o wytypowanie, bo czasami Bolesław ma świetne oko, jeżeli chodzi o typowanie ewentualnych szermierzy, którzy są w stanie... No nie wiem. Przepraszam, czy jest pan ubezpieczony? Dajcie mu coś! Taki dobry jest, to bez broni macie! No nie wiem, nie wiem. To zabijemy! Tarczę jakąś. Jest tarcza. Może jakiś miecz. Miecz jakiś, a topór jest topór. No, proszę Państwa,
Ja mam takie pytanie, czy będzie pan wnosił do nas jakieś zażalenia, jeżeli by się coś panu stało? Nie bijcie mnie za mocno. Dobrze, nie, to okej, to w porządku. Wojownicy gotowi? Walka! Bardzo dzielny, bardzo dzielny. Wojownicy dodatkowo noszą na sobie tuniki na zbroję, Coat d'Armes, jeden z oznaczeniem herbowym, drugi po prostu z barwami heraldycznymi. Obydwaj osłaniają się tarczami, jeden z nich będzie uzbrojony w miecz, drugi będzie walczył toporem. Walka! Przodu, ściana, tak? Proszę Państwa, formacja bardziej charakterystyczna raczej dla wczesnego średniowiecza, stosowana przez piechotę. Może tutaj jakbym prosił w ten sposób, żeby publiczność mogła zobaczyć tarczowników. Prosiłbym do przodu. Kogoś z drzewcówką, żeby wsparł ich od tyłu. Moi drodzy Państwo, ściana tarcz, kiedy tarczę weźmiemy na zakładkę ustawimy, jest bardzo dobrą formacją, jeżeli chodzi o średniowieczną piechotę. Po prostu wojownicy osłaniali również boki swoich towarzyszy. Taki szyk był bardzo trudny do przebicia. Kolega pokaże, jak taki szyk był wytrzymały. Ale lubię! Przestań krzyczeć. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dwójkę. No niestety, może trójka. Niewiasty, potrzebujemy niewiasty. Jest niewiasta. Jest lornetka na szyi, znaczy się zdolności dowódcze. Obserwujemy przeciwnika. Może jakieś wspomożenie właśnie w postaci tarczy, żeby się nic sobie złego nie zrobiła. Tarcza z orłem, co prawda czarna, ale zawsze. A jedynie będą uzbrojeni w miecze jednoręczne. Pojedynek wzorcowany bardziej na jakichś ćwiczebnych traktatach z XIII wieku. Może bardziej na zasadzie właśnie ćwiczenia walki, ćwiczenia szermierki.
trochę przerwy. Widać, że emocje często w walce są bardzo, bardzo duże. Gorące brawa dla zwycięzcy! Pani niech się nie rusza. Za wszelką cenę niech się pani nie rusza. To jest bardzo ważne, żeby się pani nie ruszała. To on wtedy trafi w pracy. Nie, nie, nie. Ja się troszeczkę przesunę, bo ja byłem ostatnio. Proszę, proszę uważać. No, dobrze prowadzą, a ona sama również w miarę ma takie wyczucie, żeby nie dotknąć. Może troszeczkę zwężymy jednak.